Cześć, witajcie kolejny raz na moim kanale. Przy poprzednim filmie mówiłam Wam, pokazując Wam podłogi i garderobę, że jest kilka rzeczy, które kupiłam na okres jesienny, które chciałabym Wam pokazać. I dzisiaj właśnie o tym będzie film. Tych rzeczy nie ma dużo, wręcz jak na standardy YouTube'owo-instagramowe jest ich bardzo mało. Ale ja od dłuższego czasu staram się robić bardziej świadome zakupy. Kupuję tych rzeczy mniej, kupuję lepszej jakości, żeby mi po prostu na dłużej wystarczyło. Więcej zakupów robię też w second handach. Troszkę staram się ograniczać jednak tą zbędną konsumpcję. Zresztą zobaczycie sami i ocenicie, jak to wygląda. Ja te rzeczy będę od razu mierzyła i będę Wam pokazywała, jak one wyglądają. A dzisiaj na sobie mam moje stare, wysłużone jeansy Levisa, takie z dziurami. A ta koszula jest to koszula lniana, kupiona w Ciucholandzie za całe 2 złote. Ok, słuchajcie, tak, pierwsza rzecz to będą spodnie. Spodnie kupiłam w And Other Stories. Szukałam czegoś, co będzie wyglądało jak te Levisy, tylko nie będzie miało dziur. Tutaj właśnie tu i tu na kolanie dziury. I szukałam w Levisie takich spodni. W dwóch sklepach nie było. Mogłam sobie zamówić przez internet, ale jak poszłam do And Other Stories, to znalazłam bardzo podobne, które kosztowały połowę mniej niż Levisy. Te spodnie polecam przymierzyć, bo one nie są elastyczne, są sztywne. I o ile, jeżeli zamawiamy przez internet elastyczne spodnie i one nawet będą troszkę za małe, to wiecie, możemy je tam naciągnąć. W przypadku tych spodni nie ma niestety takiej opcji. Ale myślę, że one są tak fajnie skrojone, że na pewno każda z nas, z Was może będzie mogła sobie odpowiedni rozmiar dobrać. Spodnie mają wysoki stan, są z takimi guziczkami identycznie jak te Levisy. Bardzo mi się podobają i już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Ok, spodnie wyglądają w ten sposób. Ja zdecydowanie bardziej wolę, jeżeli ta nogawka jest podwinięta, ale normalnie też dają radę. A jak mówiłam, mają wysoki stan, bardzo fajnie leżą, bardzo mi się podobają, są bardzo wygodne. Myślę, że w tym okresie jesienno-zimowym będą bardzo fajnie się sprawdzały. Kolejna rzecz jest The Another Story. Jest to sweter czarny, zwykły, prosty. To jest mój największy grzech, ponieważ on ma dość słaby skład. Ma tylko 8% wełny, głównie przeważa tutaj akryl. Natomiast ma dość luźny splot, dzięki czemu jest przewiewny, ale wiecie, to ja szukałam właśnie swetra o takim kroju, takiego mi brakowało i taki znalazłam. Będę musiała jeszcze może pochodzić do innych sklepów, czegoś poszukać. O, on wygląda w ten sposób. Ja wzięłam rozmiar L, ponieważ wolę, kiedy on jest jednak taki trochę luźniejszy. Bardzo miło się go nosi, miałam już go na sobie kilka razy. Można go zakładać i do spodni, myślę, i do spódnicy, i do nawet do jakąś sukienkę. Myślę, że świetnie się teraz sprawdzi w tym okresie jesienno-zimowym. I słuchajcie, to jest jedyny zakup swetrowy mój, z tego względu, że ja mam swetrów naprawdę sporo. Mam sporo swetrów wełnianych, które kupiłam jeszcze, jak mieszkaliśmy w Norwegii. Mogłabym tych swetrów nakupować bez pełno pięknych swetrów w sklepach, no ale to chyba nie o to chodzi, żeby mieć tych swetrów ileś tam, tylko mieć po prostu kilka fajnych, które będzie się nosić. Dobra, kolejna rzecz. To jest zwykły, biały, klasyczny t-shirt, koszulka. Nie będę tego przymierzać bez przesady, po prostu zwykła, biała koszulka. Natomiast ja tych koszulek mam dość sporo, często je noszę, dlatego szybciej się niszczą. No i mam jakiś taki, nie wiem, dziwny dar przyciągania potraw. Jak mam na sobie białą koszulkę, to zazwyczaj część obiadu, śniadania, kolacji ląduje właśnie na niej. I te plamy czasami jest ciężko sprać, dlatego biały t-shirt nie jest zły. Ok, co Wam chciałam pokazać teraz? Kolejną rzeczą jest piękna sukienka, też z Another Stories. To jest chyba już ostatnia rzecz, tak, ostatnia rzecz z tego sklepu. Jest to piękna sukienka, taka bardzo zwiewna, delikatny biały, może nie taki delikatny, ale taki drobny biały princik, taki, nie wiem, czy to są listki, kwiatki, sami zobaczcie. To jest taka sukienka pod szyję z szerszymi rękawami, tutaj rękawy są zakończone gumką, długość midi i ma też taki bardzo fajny rozporek. Już ją przymierzę i pokażę Wam, jak ona wygląda. A, i tą sukienkę kupiłam w rozmiarze 40, z tego względu, że ja się zbytnio do rozmiarów nie przywiązuję.
W takim sensie, że mam w swojej szafie ubrania w rozmiarze i 36, i nawet 34, a mam nawet jedną sukienkę w rozmiarze 50. Kupiłam ją w Ciucholandzie, to była jedyna sukienka, jedyna taka sukienka, bardzo mi się podobała, po prostu noszę ją z takim grubym pasem w talii, naprawdę wygląda bardzo fajnie, daje radę. Tą sukienkę przymierzałam rozmiar 36 i ja mam dość szerokie ramiona i wydawało mi się, że po prostu to jest takie bardzo delikatne obówki, wydawało mi się, że mam to gdzieś tutaj. I tak się niezbyt komfortowo czułam, dlatego nie było rozmiaru 38, ale była 40. W 40 też wyglądam w miarę dobrze, dlatego wzięłam właśnie ten rozmiar i już Wam pokazuję, jak ona wygląda. I ona wygląda właśnie w ten sposób. Taka długość. Myślę, że będzie super wyglądała i do skórzanej kurtki, i do jakiegoś swetra, do kozaków, do botków, do mokasynów. Super się prezentuje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ubrania. Jak sami widzicie, jest tego prawie nic. Teraz może przejdziemy do butów. Zacznę może od mokasynów. Butów mam ogólnie trzy pary, mokasyny, botki, kozaki. Zacznijmy od tych mokasynów. Są to mokasyny Gucci. Nad nimi się najdłużej zastanawiałam. Chciałam je kupić ostatnio, jak byłam w Warszawie, niestety nie mieli ich w sklepie, już myślałam, żeby zamówić przez internet, ale mój mąż był w Oslo, tam był w sklepie, także kupił mi je, przywiózł. Ja je wcześniej mierzyłam, jak byłam już w Liverpoolu i zastanawiałam się nad rozmiarem, ponieważ 39 były trochę za małe, ja normalnie noszę 39, słyszałam takie opinie, że ta rozmiarówka jest zawyżona, w moim wypadku okazała się zaniżona, ponieważ 40 są ok. Wzięłam ten model z zakrytą piętą. Ta pięta jest tak uszyta, że można ją sobie tu przydeptać i ona wygląda w ten sposób. Są bardzo wygodne, nosiłam już je kilka razy, nic mnie nie obtarło. Tutaj mają taką bardzo przyjemną z tyłu wyściółeczkę w tym miejscu. Tu wyglądają tak. One się odkształcają, ale to jest chyba normalne w przypadku tak delikatnych butów. Także ja już zakładam je na nogi i pokazuję, jak wyglądają. Na nogach wyglądają w ten sposób. Myślę, że dają radę, wyglądają całkiem fajnie. Są bardzo mięciutkie, bardzo wygodne. Myślę, że to jest taka klasyka. Bardzo mi się ten model, ten styl podoba. Wiecie co? W tej chwili ja myślę, że większość sklepów obuwniczych, większość sieciówek wprowadziła buty, które są bardzo do nich podobne. Także jeżeli podobają Wam się takie mokasyny w tym stylu, nie chcecie wydawać milionów monet, to nawet w Zarze są bardzo podobne, które zresztą mam, to zaraz Wam pokażę dla porównania. Ale widziałam na e-obuwie takie, widziałam w Disney, praktycznie w większości sklepów. Wiecie co, ja już założę sobie może tego drugiego z Zary i pokażę Wam dla porównania, może to dzisiejsze światło to po prostu tutaj szaleje, a dla porównania jak one wyglądają. To jest Zarka, to jest Gucci. Wyglądają we właśnie ten sposób. Sami ocencie. Te są bardzo znoszone, bo je bardzo często nosiłam, bardzo dużo. Cały parzynik zbiegałam. I te mnie obtarły, niestety. A te nie. No dobra, to lecimy dalej. Kolejne buty to polska marka Loft 37. Są to takie botko-kowbojki. Bardzo ładnie wykonane. One mają trochę taką strukturę węża z takim tu ozdobnym elementem. Mi się bardzo to podoba, że one tutaj są, mają taką szeroką cholewkę. Z tyłu są zapinane na suwak. Buty pięknie pachną skórą. Są wykonane, słuchajcie, z taką dbałością o detale, o szczegóły. Po prostu są cudowne są. Ja Wam zaraz pokażę, jak one wyglądają na nodze. Tych butów wzięłam rozmiar 39, czyli takie jak noszę i są na mnie idealne. A te botki wyglądają w ten sposób. Myślę, że bardzo ładnie się prezentują. Są bardzo wygodne one na słońcu, tak jakby mienią się. Łuski.
Nie wiem, bardzo mi się podobają, są mega wygodne. Pewnie się powtarzam, ale co zrobić. No i super wyglądają do sukienki. Myślę, że też bardzo fajnie będą wyglądały do spodni. I super wygodne. Także będę w nich sobie teraz jesienią śmigać. I ostatnie buty są to buty z Zary. Jest to chyba w zasadzie jedyna rzecz, którą kupiłam w tym sezonie w Zarze. Są to buty skórzane, kozaki przed kolano, okrągły nosek tutaj się tak fajnie marszczą, bardzo mi się to podoba, jak wyglądają na nodze. Obcas w formie takiego słupka 8 cm. Jedyny problem z tymi butami jest taki, że one nie mają suwaka. Ja mam wysokie podbicie i jak zakładam te buty i je ściągam, to szlak mnie jasny trafia, bo to mi zajmuje naprawdę dużo czasu. Mam nadzieję, że jak będę miała raz na sobie rajstopy, będzie lepszy poślizg i te buty będą lepiej się ubierały i się zdejmowały. Dobra, przymierzam i już Wam pokazuję, jak one wyglądają na nogi. Nie było tak źle z założeniem. Myślę, że ta skóra już się trochę wyrobiła. Wyglądają w ten sposób. To jest, tak wygląda to marszczenie, o którym Wam mówiłam. Mam nadzieję, że Was widoki za oknem nie rozpraszają za bardzo. Tak wyglądają. 8 cm to jest taka dla mnie optymalna wysokość, powyżej 8 cm już mnie boli podbicie, a w tej wysokości mogę parę godzin pochodzić i daję zwyczajnie radę. Myślę, że wyglądają bardzo fajnie. Do spodni to tak średnio, bo ta cholewka jest dość wąska i nie wiem, czy tutaj może jakieś takie bardzo dopasowane, ale myślę, że bardziej do spódnic i do sukienek. Chociaż mam takie spodnie 7/8, takie bardzo fajne, znalazłam sobie w Ciucholandzie z Lee i myślę, że one będą bardzo fajnie wyglądały do tych właśnie butów. Dobra, to dalej. Ostatnia rzecz na dzisiaj z rzeczy ubraniowo-torebkowo-butowych to jest torebka. Jest to torebka polskiej marki Mandel. Możecie ją kupować przez internet, mają profil na Instagramie, ale jest też butik w Warszawie, w ogóle w przecudownej kamienicy na trzecim piętrze. Ten sklep po prostu wygląda cudnie. Torebkę można sobie spersonalizować pod tym względem, że dobrać sobie paski takie jak chcemy. Do wyboru był jeszcze, ja mam taki akurat gruby pasek, do wyboru był jeszcze cienki paseczek. Do wyboru był jeszcze cienki pasek albo na łańcuszku. Ja sobie wybrałam, bo torebkę kupuje się samą, potem dokupuje się paski. Wybrałam sobie taki mały paseczek w rękę i taki szeroki, żeby to tak nosić na płaszczu i na swetrach. Torebka wygląda bardzo fajnie. Ona ma taki mało spotykany środek. Tu jest tak jakby taki portfelik wbudowany. Tu jest taka sakiewka na długopisy czy na pomadki. Tu jest jeszcze jeden nasuwaczek. Coś tutaj jest nawet. A, zapasowy ten, gdyby się zgubił. Ten pipeć taki do zapinania. Ona się zapina. Tu jest taka dziurka. Są przewrzutki na karty. Jak na takie maleństwo, to myślę, że jest. Że jest dość pojemna. Ta ręka wygląda w ten sposób. Zobaczcie sobie koniecznie kampanię obecną tej marki. Myślę, że daje sporo do myślenia, jak również sama ideologia firmy jest bardzo fajna. To możecie sobie poczytać i na Instagramie, i na stronie tej marki. Mi bardzo się torebka podoba. Myślę, że będzie mi się bardzo dobrze nosiła. Zapisałam się wprawdzie jeszcze na taką tą torebkę Półksiężyc Chylak. Ona niedawno była dostępna, ale się zgapiłam, nie zdążyłam jej kupić. Może mi się uda, a jeżeli nie, no to biedy nie będzie, bo też mam coś podobnego w tym stylu. Takiego pięknego, skórzanego mandelka. Dobra, jeżeli chodzi o ubrania, buty, torebki, to by było na tyle. Kupiłam sobie jeszcze perfumę z Lancoma Midnight Rose. To jest moje drugie opakowanie tych perfum. Ja już je wcześniej używałam. Bardzo mi się ten zapach podoba. I wróciłam do nich teraz właśnie na jesień. Kupiłam sobie, to jest chyba 30. Kupiłam sobie takie, tak, to jest 30, żeby sobie po prostu teraz poużywać na okresie jesienno-zimowym i na wiosnę coś nowego sobie kupić. I słuchajcie, dostałam
w prezencie taką miniaturkę zapachu tego nowego z Lancome Idol. Wyglądają tak słodko, że aż wyjmę i Wam pokażę. Wyglądają tak. Świetne są. I te też są bardzo fajne perfumy. Właśnie zastanawiam się nad tamtymi, ale z racji tego, że to było w miniaturce, to wzięłam tamte, bo tamte bardzo lubię. A te też będę sobie okazjonalnie używała. Dobra, słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o ciuchy i całą resztę. W przyszłym tygodniu powinien pojawić się film z kuchnią, bo kuchnia jest już w zasadzie gotowa. Jeszcze tam kilka szczegółów muszę dopieścić. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Piszcie w komentarzach, co uważacie o takich filmach. Ja Wam wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam pokazywałam, podlinkuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia wkrótce.